Cześć i czołem wikingowie, witam was w kolejnym odcinku Valheim na modach. Tak na wstępie, dzięki wszystkim za te lajki. Ja wiem, że mówiłem, że ma być przynajmniej 20, no ale grube szaleństwo, naprawdę. Nie spodziewałem się, że tak wielu z was chce zobaczyć to budowanie, nie? Naprawdę, szok i niedowierzanie, tyle wam powiem. I na fali tego hype'u, tak jest, jedziemy dalej, ale zanim zaczniemy budować, bo muszę dokończyć tą moją przewspaniałą fortecę, chciałem podziękować Torstenowi, dzięki za podrzucenie pomysłu, właściwie tego moda, Creature Level and Load Control, tak jest, bardzo fajny mod, moi drodzy, jest oczywiście na Nexusie. Jak go tylko wgracie, uruchomicie na F1 konsolę, macie dostęp właśnie do tego moda Creature Level and Load Control. Macie tu mnogość ustawień do wszystkiego właściwie. Do mobków, do tego jak się mają spawnić i który mają mieć poziom. Tak jest, możecie ustawić, że mobki im dalej będą od spawnu, tym będą miały wyższy poziom, nawet do 5 gwiazdek. Będą uzyskiwały jakieś elementarne, tak? Odporności od żywiołów, o to mi chodzi, tak? Ogień, lód i te sprawy. Coś takiego. Możecie ustawić sobie tutaj nawet spawn w wioskach. Nie tyle stricte w wioskach, tylko po prostu, że wszystkie mobki będą wam się spełniły. Bardziej chodzi mi tutaj o właśnie równiny i o tym, co kiedyś gadałem na temat tego, że w wioskach się te fullingi nie respią z powrotem, tak? One już raz wybijecie wioskę i koniec, ale ten właśnie mod wam pozwala na to, że znów tam pojawią się fullingi. Mało tego, że tam się znów pojawią, to te fullingi już będą uber fullingami. Będą miały trzeci, czwarty, piąty poziom i tak dalej, zależnie od tego, jak ustawicie sobie to właśnie w ustawieniach tego moda. Jest to bardzo fajne. Możecie też zmienić, oczywiście wzmocnić bossów, tak? Bardzo dobrze współgra z epiglotem. Jeśli, i to właściwie jest teraz informacja dla tych, którzy uważają, że epiglot zbyt zwiększa moc gracza względem mobków. No bo faktycznie tak jest. Mobki są słabe, ja też już kiedyś o tym gadałem, że fajnie by było, gdyby było jakieś większe wyzwanie, żeby te mobki były twardsze i tak dalej, i tak dalej. Tam w ustawieniach możecie zmienić w którym dniu mobki mają się już pojawiać, na przykład już tylko i wyłącznie dwu czy trzy gwiazdkowe i tak dalej, i tak dalej. Więc zabawa będzie jednak miała pewien poziom wyzwania, tak? Nie będą to papierowe mobki i tak dalej. Jeśli już będziecie mieli sprzęt najwyższej jakości właśnie z magicznymi statystykami, tak? Więc jest to bardzo fajne. Możecie wzmocnić bossów, tak jak mówiłem, oni też mogą być twardsi, mogą mieć jakieś dodatkowe statystyki i walka może być ciekawsza, może być większym wyzwaniem. Jeśli ktoś narzeka na to, że właśnie mody to zmieniają, że poziom trudności jest zaniżony, no to jak najbardziej tym można sobie ustawić wyższy zdecydowanie poziom, w skrócie rzecz ujmując. Jeszcze jeden mod ściągnąłem, też na Nexusie oczywiście, on się nazywa Terraheim i dodaje bronie dwuręczne, miecze właściwie dwuręczne, to wam pokażę. Miecz dwuręczny z czarnego metalu, srebrny dwuręczny, jak dobrze pamiętam. Co tu się stanęło? Czemu taka przywieszka? Ja cię zapisuję, czy wszystko umarło? Dobrze, wracam za chwilę. Okej, jesteśmy z powrotem. Dobrze, pierwszy crash dzisiaj, wspaniale. Wracając do tego, co mówiłem. Terraheim, tak, jeszcze jeden mod, który, moi drodzy, pozwala wam, o właśnie, dwuręczne miecze. Tak jest, dwuręczne miecze, srebrny, z żelaza, z czarnego metalu i oczywiście o, to już nawet nie jest miecz z tego co widzę, atagier, tak? Tak się to nazywało, z czarnego metalu jest i ten widzę, że byłby srebrny, więc coś takiego oczywiście ten mod dorzuca i poza tym dorzuca jeszcze bardzo ciekawą rzecz, właściwie fajna, mi się bardzo podoba, że każdy
Każdy z rodzajów pancerzy, tak? Brązowy, ten górski, wyścielany i tak dalej. Są setami. Jak macie cały, no to automatycznie dostajecie jakiś bonus z tego, z tej opcji. Myślę, że to jest fajna opcja, mi się to bardzo podoba. No i na przykład przy brązowym secie macie regenerację życia zwiększoną dwukrotnie. Spoko, nie jest źle. Na przykład zbroja łuskowa, cały set żelazny daje 1,5% za każde 10% brakującego życia. Także spoko, stakuje się 10 razy z tego co widzę. Missing up to below HP. Dobrze to przetłumaczyłem. 1,5% damage'a za każde 10 brakujących hapsów. Maksymalnie do 15. Aha, kiedy jest poniżej 15% HP. No okej, okay, takie coś, moi drodzy. I na przykład wyściełany, który noszę. 50% odbitych obrażeń, tak? Wraca do atakującego, czyli no, ciernie właściwie, jakby nie było. I nawet tu w prawym górnym rogu, przepraszam, w prawym górnym rogu widać jest Thorns, ciernie. Spoko, jeśli ktoś by chciał, jak najbardziej Terraheim, możecie sobie go ogarnąć. Także te dwa mody wrzuciłem, chociaż tego pierwszego polecam bardziej, jeśli chcecie trochę właśnie pomajstrować z poziomem trudności, tak? Tam jest wiele, wiele rzeczy można pozmieniać, warto przysiąść na chwilę, ponieważ w oczekiwaniu na aktualizację Valheima, no to jednak można sobie tą grę urozmaicić jeszcze bardziej właśnie dzięki modom. Dobrze, moi drodzy, a dzisiaj kontynuujemy budowanie tej mojej śmiesznej fortecy. Naszła mnie jeszcze ostatnio myśl, taka, tak sobie patrzyłem na to wszystko. Ja mówiłem, że ja te mury będę musiał zadaszyć, tak? Bo mi się będzie podłoga psuła i będę musiał naprawiać i tak dalej, a ja nie lubię zepsutych rzeczy. Więc wymyśliłem, że właściwie można to zrobić z kamienia. Tak jest, ja mogę zrobić podłogę z kamienia. I że też ja wcześniej o tym nie pomyślałem. Oczywiście bezpośrednio tam kamienia nie mogę... tych bloków kamiennych nie mogę dać, bo się po prostu zesypią. Będę musiał użyć podpór drewniano-żelaznych, tak? Może ten kamień tu odłożymy. Ja bym potrzebował na razie drewna. Ja bym potrzebował drewna, tak? Bo ja tam muszę schody zrobić. Tam muszę umęczyć jakieś schody, żeby tam w ogóle wejść. W ogóle wnętrze tej wieży będzie jeszcze przebudowywane. To już tak swoją drogą. Czy mi się to nie zesypie? Czy ja bym tu jeszcze nie potrzebował trochę żelaza, żeby te podpory poprzerabiać? Nie, no może chyba dramatu nie będzie. Dobra, za chwilę zobaczymy. Najpierw, moi drodzy, schody. Budowle, schody, proszę bardzo. Ja tam bym chciał gdzieś wyjść do góry, co nie? Jak to zrobimy? Dajmy to w ten sposób. Sobie troszeczkę zrobimy sobie schody zabiegowe, czy jak się to tam nazywa. Chociaż no takiej opcji póki co w Valheimie nie ma, tak? Jednakowoż okrągłe budynki, albo inaczej, schody w Valheimie są przystosowane do zaokrąglonych budynków. No, nie zrobicie tego tak ładnie, wiecie, tak że dookoła takie pnące się ładnie schody. No niestety póki co jeszcze nie ma takiej opcji, żeby z tym wydziwiać. Ale mam nadzieję, że jeśli twórcy no ostatnio wprowadzili tą aktualizację z terenem, co powiem, że fajne. Myślałem, że taka, jak mówiłem, że jest taka meh, to jednak nie. Powiem wam, że nawet całkiem spoko. Dużo się zmieniło w ogóle. Mniej używania kilofa przy wyrównywaniu terenu. I już nie jest tak, że używając wyrównywania terenu możecie wyrównać tylko tam powiedzmy o jakby pół kopnięcia kilofa, nie? Coś takiego. Ja to też kiedyś gadałem na ten temat. Może czemu ja te schody tak zrobiłem? Może to jest głupie. Źle to zrobiłem. W tą stronę miałem jechać. No i wracając do tego, co mówiłem, używając, pewnie tu nie przejdę teraz, przejdę, spadłem jeszcze, wspaniale, używając tej motyki, wyrównywanie terenu jest zdecydowanie sprawniejsze.
Zresztą zauważyłem, że kopanie Kilofen tak samo. Już nie ścina wam takich jakichś dziwnych, całych połaci terenu. Nie pojawia wam się magicznie kopany teren jakby pod stopami, jeśli źle traficie Kilofen. No. Także to się pozmieniało. Polecam każdemu, kto był tym, nie wiem, jakoś tam zirytowany i tak dalej, polecam się przyjrzeć, bo naprawdę fajna sprawa. Także zmieniam opinię na ten temat. Już nie jest mech. Jest fajnie. Jest spoko. Dobrze, że na tym popracowali, bo tak jak mówię, było to irytujące. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj będę i tak musiał zrobić drzwi. Dobra, zróbmy tu trochę wejścia. Żeby tam w ogóle był się w stanie dostać, tak? I dobrze, ja tu będę na pewno potrzebował żelaza, żeby zrobić podpory drewniano-żelazne. W ogóle, czy ja jestem w ogóle tu w stanie zejść, czy się zablokuje? Nie, dobra, przejdę, jest ok. Zaraz sobie zabierzemy to, co potrzebujemy. Co my tu mamy? Mamy twarde drewno. Twardego drewna na razie nie potrzebuję. My tu potrzebujemy drewno i żelazo. Dobrze. Drewno i żelazo. Kamienia na razie... No dobra. Kamień wrzućmy na razie tutaj. Tak właśnie myślałem, że nie za bardzo. Żeby to wszystko wziąć. Na razie 13 powinno mi starczyć. I pokażę wam, o co mi się rozchodzi. No bo jak zrobię podłogę z... Po prostu te kamienne płyty bym tu stawiał na równi z tym, tak? Na poziomie tych drewnianej podłogi, no to one się tutaj będą rozsypywać. Dlatego trzeba zrobić, proszę bardzo, coś takiego. Taki chytry myk, moi drodzy. I wtedy to jest, zajebiste i surpryza. Tak, zaraz wam pokażę. Dobra, tu sobie damy jeszcze jeden. Jak tu zbudujemy, to dostawimy później z drugiej strony, o. I tak to będzie, myślę, że to będzie chytre. To będzie chytre i to będzie fajne. Dobra. Tak? Dobra, jak... A, właśnie, kurde, bo... Ja tego nie przemyślałem teraz. Bo tu mi zabraknie. Tu mam przecież przerwę. A ja tam chodzić muszę, nie? Dobra, spróbujemy to później jakoś połączyć. Zobaczymy, czy w ogóle da radę. Dobra, chyt na dół. Kamień. Teraz będziemy chcieli kamień. To na razie schowamy. Drewno na razie też nie potrzebuję. Co jest? Halo? A, no bo już znowu myślałem, że crash. Nie dzisiaj. Ale może za chwilę. Zobaczymy. Czy Valheim będzie dzisiaj dla mnie łaskawy. Dobrze. Ta podłoga. Zaraz wam pokażę ten pomysł mój chytry, co tu sobie wymyśliłem. Kamienna podłoga, o to mi chodziło, tak? I to miało być na poziomie, tak, to miało być na tym poziomie. Ja to tak chciałem zrobić. O, i teraz to możemy postawić. Jak ja to postawię luzem. Tak? Proszę bardzo, rozsypuje się. A te właśnie podpory nam umożliwiają robienie gustownej kamiennej podłogi, podłogo dachu, o. Stropodach taki. No i proszę bardzo, no i to się mnie podoba. To będzie wyglądało profesjonalnie. W końcu chcemy zrobić kamienny zamek, tak? Kamienne mury, kamienny zamek. No to tu w ogóle sobie zrobiłem poletko, o, co nie? Właśnie tu ćwiczyłem to wyrównywanie, nowa opcja wyrównywania i tego ogólnie ogarniania terenu. Myślę, że tam po prawej stronie zrobię też coś takiego. Drugie takie pole. I będzie fajnie, będzie to ładnie wyglądało, będzie taki król Javor wychodził ze swojego fortu, ze swojego zamczyska i oczywiście nie ma żelaza, ale ze mnie ciuć mógł, cały zostawiłem tam. Dobrze, ale właściwie nie wiem, czy jak to zrobię. Aha, no tak. No przecież, że tak. Ja nawet nie muszę robić podwójnych tych... żelazno-drewnianych belek. Teraz tak przecież sobie myślę. Czy to będzie działało tak, jak zrobię na przykład tu? Jak zrobię dalej?
Jest ok, a jak zrobię jeszcze dalej? To też działa. Czyli wydaje mi się, że wystarczyłoby, że chyba bym tam na początku tylko dał jedną i byłoby ok. Nie wiem, zobaczymy, czy to się skraszuje. Nadchodzą szkielety! Krysia! Szkielety nadchodzą! Kurde, przecież ja nie miałem tego eventu jeszcze. Patrzcie, płonące. I widzicie, jakie są duże? No właśnie tak działa spawn tych. Tak działa spawn ustawiony w tym, w tym modzie, o którym mówiłem, tak? Creature, level, lot, mod i tak dalej. No to, co mówiłem na początku. Nie mogę zapamiętać wiecznie tej nazwy. Dobra, no czas kurde na fajty. Panie, to nawet nie wiedziałem, że taki tutaj się... taki rarytas mi się trafi. W ogóle dawno nie miałem żadnego najazdu. Zaraz się tutaj uzbroimy. A nie, to mam. Ja bym tarczę chciał jeszcze, tak? Ja bym chciał tarczę. Nie. O, proszę bardzo. O, ryba mi się kończy. Rybę sobie odpalimy. Co są za szkielety? To jest pierwszy poziom. Tu widzę jakiegoś... O, proszę bardzo. Szkielet 6 level, nie? Gość jest hardcorem. Znaczy, zobaczymy jakim hardcorem, bo no ogólnie dla mnie szkielety nie są bynajmniej wyzwaniem. Zobaczymy, czy... O, widzieliście? Ten miał zielone gwiazdki. A jakie ty obrażenia, chłopie, zadajesz? Ty jesteś na pierwszym... No, wy jesteście ogólnie i tak lamusami. Ten jest na trzecim. Jestem ciekawy, jakie obrażenia zadaje ten na szóstym. Czy jakieś takie, że powinienem się bać, czy może niekoniecznie. O, jeszcze nawet dropik wypadł. Sprawdźmy cię, gościu, no. Za 12, no okej. Okay. I to były szkielety, no. Jak przyjdzie coś mocniejszego, to może być grubo. O, ten jest ładny, zielony. Siewca zarazy to jest w ogóle, nie? Więc dziada. O, kurde, mocniejszy. O, szkielety mają dość walki. Ale naparzają mnie za to jak dzikie. Nowy przedmiot, szmacialne spodnie. O, tu jeszcze widziałem, że właśnie, tu mi się wydawało, że coś mi wypadło. Znaczy nie mi, a, bo tu komary. Ta, panie, tu komary były. I to chyba nawet jakiś mocny komar. Włócznia z kłem, to sobie zabierzemy. Coś jeszcze jest? Nie, no dobra, możemy wracać. Możemy wracać z powrotem. Schow, panie, tę broń, te tarcze i biegiem. No nie miałem, powiem wam, że nie miałem nadchodzących szkieletów i tak dalej. Miałem ataki z bagien, oczywiście, ale szkieletów nie było. Fajnie, spoko. No ale bardzo fajnie, przynajmniej widzieliście na własne prywatne oczy, jak to wygląda, tak? Widzieliście, szósty poziom szkieleta, no fulling szósty poziom, domyślam się, że to już będzie faktycznie wyzwanie, więc może być bardzo, bardzo ciekawie. Dobra, powrzucamy to na razie tutaj i wracamy do projektu budowlanego. Tak jest. Dobra, tego nie potrzebujemy, niech sobie to tutaj leży. Dobra, co ja tam narobiłem? O właśnie, muszę zerknąć tutaj z dołu, jak to wygląda. Bo nie wiem, czy mi się to po prostu nie rozsypie, bo tu już widzę, że są pomarańczowe, no ale dlatego, że one wiszą w powietrzu. Ale dobra, tu będzie można podłogę zrobić, spoko, więc wystarczy... O, drewno, tak, bo przecież ja to poburzyłem wszystko. Wystarczy, że ja już odtąd zacznę i znowu dam te drewniano-żelazne sporniki. Super, zaraz to poprawimy. Weźmy sobie troszkę żelaza. Kamyka na razie nie potrzebujemy, potrzebujemy drewno. Jak to jest? Ja lubię symetrię, no to więc tutaj też powinien być... Przepraszam bardzo, tutaj. O, i dobra, dałeś mi jeden, jak to wygląda? Ten jest pomarańczowy. Aha, no dobra, spoko, nie będzie źle. Jest ok, działa to, ma to sens. Więc jak działa i ma sens, to bardzo fajnie. Tu sobie postawimy, żeby to ładnie wyglądało. Tak jest. Myślę, żeby ładnie wyglądało, żeby nie było takiej takiej brzydoty. Tutaj też sobie dołączymy, pewnie, że tak. Chyba mi za chwilę zabraknie drewna, mi się wydaje. Bo miałem chyba tylko na... No właśnie, 16, czyli miałem na 8, tak mi się wydaje. Dobra, dobierzmy jeszcze tego drewna, poprawimy to.
Twarde drewno. Ja nie chcę twardego drewna. Ja bym chciałem zwykłe drewno. Tu jest zwykłe drewno. Dobra, jeszcze żelaza trochę wezmę. Tak, tak. Zdecydowanie mi się teraz ten sufit podoba. Tu sobie od razu dołączymy i tam już będzie można zrobić na górze taką podłogę, jak mnie się marzy. Jakbyście ją kupili w sklepie, w którym się to kupuje. Nie będzie reklamy, bo nie. Nie powiem, nie powiem, nie powiem, że Castorama. Żartuję. Może kiedyś mnie będą sponsorowali. Już bym to chciał widzieć, nie? Wiecie, zagrajcie Valheim, a później idźcie do Castoramy, nie? Gdzie ja idę? Kamień, halo, kierowniku. Zagadujecie mnie i tak to później wygląda. Dawaj kamyki, mistrzu, kolorowy. Zaraz tę podłogę tam zrobimy do porządku, tak jak trzeba. Później będę się musiał w ogóle zastanowić, co tu zrobić w środku. Żeby to całkiem fajnie wyglądało. No bo na pewno nie ukręcę tu takich krogulcowatych schodów, bo to wygląda tragicznie. Muszę nad tym pomyśleć. A te drabinki to... Boże, ale mnie irytuje chodzenie po tych drabinkach, nie? Dobrze, zdemontujmy to. No właśnie, wiem. Muszę się rozejrzeć, czy nie ma jakiegoś moda z dodatkowymi eventami. Muszę jeszcze popatrzeć na tym Creature Level and Load Control. Tak mi było. Dobra, zapamiętałem. Jest, udało się powtórzyć. Muszę zobaczyć, czy tam nie ma czegoś takiego. Ale wydaje mi się, że jak za pierwszym razem przeglądałem, to nic takiego mi się tam nie pokazywało. Zbiera to drewno, czy ono tam zostanie? Teraz nie wiem. No dobra, zobaczymy. A nie, zbieram, bo z nie... No dobra, zbiera to drewno, okej. Okay. Bo już się bałem, że tam zostanie i będzie mi szpeciło krajobraz. Dobrze. Jak to powinno wyglądać? Jak to wygląda tak, jak ja tu wyjadę ze ścianą do góry... A, to i tak to tu będę musiał postawić, ale na razie tego tu nie będę robił, ze względu, żeby mi to tam później nie robiło problemów, jak będę dźwigał tą basztę do góry. No i proszę bardzo, jak to ładnie wygląda, jak mi się to strasznie podoba. Bardzo fajny kamienny zamek. Byłbym usatysfakcjonowany, gdyby w następnej aktualizacji dodali trochę więcej elementów właśnie budowlanych. Właśnie tych kamiennych, żeby móc zrobić takie właśnie fajne rzeczy, tak? Dobra. To mamy, idziemy budować tą basztę. No, a wracając do tego mojej ciekawostki na temat ciekawości właśnie, ciekawostki na temat właśnie moda, który by dodawał jakieś eventy. Spoko by było. Zresztą ja to ostatnim razem mówiłem, że fajnie by było, gdyby tam, nie wiem, przyleciał jakiś smog, nie, palił wam tutaj waszą małą wioskę, wy się chcecie zemścić, nie wiem, dostajecie jakiegoś autoquesta może, albo coś w tym stylu, wytrop smoka, nie wiem, coś tam, nie. Powiedzmy, coś w tym stylu. Myślę, że byłoby fajnie. Dobra, ja tu pewnie za chwilę będę musiał zrobić rusztowanie. To na pewno. Tak jest. Boże, ale się ciemno zrobiło, matko. Dobra, idziemy się zdrzemnąć. Ja tu nic nie widzę. Jesteśmy mokrzy? Nie, spoko. Możemy się rzucić na łóżko. Okej. No, to i tak właściwie ostatnio myślałem nad tym. Właśnie tej kwestii smoka, czy w ogóle jakichś takich innych najazdów, czy coś w tym stylu, nie? Że, albo wiecie, już samo to, że ta mechanika, która jest w Valheimie, że jeśli was nie ma, no to ja to już też kiedyś gadałem, chyba w poprzedniej serii, z tego co pamiętam. Jeśli was nie ma w okolicy, to mobki po prostu chodzą i one wam tu nic nie będą niszczyły. Wy się tam musicie dopiero pojawić, żeby one cokolwiek zaczęły robić. Chyba że coś się zmieniło i o tym nie wiem, ale z tego co ogarniam, to właśnie tak jest. Ale i wracając do tego, co mówiłem o smoku.
tak, smoku na jeździe i tym, że dostajecie jakiegoś autoquesta czy coś w tym stylu, to całkiem byłoby spoko, właśnie robią, was nie ma na przykład, tak? I tam, nie wiem, budynki się poniszczyły, w ogóle te mobki się nawet nie musiały pojawiać, tak? Po prostu, wiecie, was nie ma, jakiś wjazd był, nie wiem, coś wam tam zniknęło, dajmy na to, i to by się generowało w tej skrzynce, powiedzmy, gdzieś tam, gdzie to musicie wytropić. I tam by były barbarzyńskie jakieś mobki, które by wam to, które wam to buchnęły i wy je musicie znaleźć i im naklepać. No taki od mówię, kwestik, zdarzenie. Nie było, nie byłoby to głupie. I na przykład, nie wiem, byłoby ustawione, że znikałyby wam, nie wiem, jakieś najlepsze przedmioty, najrzadsze na przykład, czy coś w tym stylu, żeby się ludziom po prostu chciało to w ogóle zrobić, wiecie, nie, a nie. To mi nie jest potrzebne, to tam. Gwizdać na to, nie? Wiecie, o co chodzi. Bo zniknęły mi, nie wiem, kubka drzewa, czy coś takiego, nie? Chociaż na początku, wiecie jak jest, nawet drzewo jest w cenie. Dobra, zjedzmy sobie troszeczkę. Dobrze, jedziemy dalej. Tylko czekajcie, ja to chyba już będę musiał zamykać. Jaka to jest, proszę ja was, wysokość? A, myślę, że tak, to już by można było zamknąć. Czyli tutaj już można by było jechać po całości. Okej. Dobra, i oczywiście sobie zeskoczyłem, już tam pewnie nie wyskoczę. No to będę musiał zrobić jakieś rusztowanko. Tak jest. Zaraz sobie tutaj z drewna zrobimy małe co nieco. Na jaką ja bym tu chciał zrobić wysokość? W sumie już mam pomysł. O, stamtąd będę w stanie, powiedzmy, zeskoczyć. Aś to zrobił, chłopie. Proszę bardzo, idealnie. Jeszcze tylko trzeba trafić w ten mur i będzie wszystko ok. Dobra, nawet się udało. Dobra, ja tu muszę zrobić tak. Prosty. O, tak jest i tam będzie drugi ten prosty i już później zaczynamy skręcać. Tak to zrobimy. O, i dobrze, i ładnie mi tutaj ściana baszty wchodzi właśnie w ten mur, któryśmy postawili. Mhm. Postawię to całkiem do góry i tutaj zrobimy sobie znowu wejście, żeby można było ganiać dookoła. Dobra, tutaj będzie wchodził tak, tu wchodzi mały, jedyneczka, pyk. Idealnie, panie kierowniku. Dobra, tu musimy dać jeszcze takiego jegomościa. Cieszę się też bardzo, moi drodzy, właśnie, bo to miałem powiedzieć, że podoba wam się pomysł Medieval Dynasty. Tak jest, bo wspomnę to oczywiście jeszcze przy okazji nagrywania Medievala, ale cieszę się bardzo, że pomysł się spodobał. A tych, których zaszczepiłem tą grą, bo już też widziałem wasze komentarze, że wam się to, co po niektórych już zaraziłem nową grą. No, przepraszam i nie ma za co, opowiem to w ten sposób. Często gęsto, o krzywo to postawiłem, często gęsto jest tak, że o niektórych tytułach się nie wie, nie słyszy, jakoś to wszystko umyka, a później o kurde, od roku ludzie grają w coś takiego, wiecie, zwłaszcza jeśli chodzi o tytuły jakieś online czy coś w tym stylu, jakieś MMO czy coś w tym stylu, tak, wiecie, ludzie już są na bilionowym poziomie, już mają mega sprzęt, a wiecie, dołączać jak taki lamus i damn, nie? I czemu mi nikt nie powiedział, że taka gra w ogóle istnieje? I tak to czasem wygląda. Kurczę, tutaj też muszę zadać przecież podwójną, bo tutaj wstawię drzwi, no pewnie, że tak. To sobie zburzymy i tu sobie damy właśnie, coś takiego. Hyc. No i proszę bardzo, no Królewiczu mój złoty, no przecież to jest sztuka sama w sobie. I jedziemy dalej, tak? To tu, no, tak to miałem ustawić, tak, dobrze to ustawiłem. No i spoko, i teraz już można jechać samymi tymi dwójkami. W pewnym momencie tak, już sobie tutaj zrobię na drzwi, żebym się nie musiał z tym wygłupiać i tak dalej. Właśnie, przecież ja jeszcze będę tu musiał podpory dodać. Zapomniawszy o tym, za chwilę też je zrobimy, bo to będzie bardzo ważne.
Właściwie mogłem je robić wcześniej, ale to też by było za dużo ganiania, bo bym ganiał do skrzynki co chwilę po jedno, po drugie i tak dalej, po żelazo, po drewno na zmianę. To później się zrobi jakieś rusztowanko i podciągnie się do góry właśnie te słupy, tak jak w tamtej baszcie zresztą widzieliście, żeby łatwiej było dach zrobić. Bo już mimo wszystko to jest dość sporo elementów. Kamienne ściany, do tego tak jak tam mam te belki z twardego drzewa. Oj, tu co jakaś krzywość się wkradła. Jak te belki. I jak próbowałem właśnie robić na tym dach, no to zaczynało się to sypać w niektórych miejscach. Już tej integralności budowlanej, o której mówiłem w poradniku zresztą i w poprzedniej serii, zaczyna brakować. Zaczyna się wszystko sypać. A to jest po prostu słabe. Nie lubię tego. Nie wiem, jestem w ogóle ciekawy, nawet bardzo, czy... właśnie kamień mi się skończył. Czy twórcy w ogóle coś mają zamiar z tym zrobić? Znaczy, jeśli o mnie chodzi, to system budowlany może zostać jak jest, tak? Ale ja wróżę przyszłość Valheimowi akurat pod tym względem kategoria Minecraft. Wiecie, o co chodzi? Jeśli chodzi o budowanie, bo w Minecrafcie też tak jest, na pewno widzieliście już niejednokrotnie jakieś tam monumentalne budowle, w ogóle odwzorowania z czegoś, nie wiem, jakichś ciekawych filmów, książek, serii, gier czy czegoś innego, jakieś gigantyczne budowle. No w Valheimie jednak tego jakby nie do końca da się to zrobić, tak? Jeśli chodzi o... Ojej, przeciążony jestem. Tak, za dużo tego wziąłem. Jeśli chodzi o monumentalność tych budowli. Ja to tłumaczyłem, tak jak mówię, znowu wrócę do tego mojego poradnika, o którym mówiłem. Jaką maksymalną wysokość w ogóle można osiągnąć i co w ogóle na tym można zrobić, tak? No bo spoko, wysokość wysokością, ale tam już się wytraca integralność. Tam już później na maksymalnym poziomie już nie jesteście w stanie praktycznie nic postawić, nawet dachu. Czy jakiegoś podestu, czy czegoś takiego. No trzeba zjechać te 2-3 poziomy niżej, żeby to w ogóle ogarnąć. No i właśnie jestem ciekawy, czy coś z tym zrobią, czy po prostu załatwią temat mocniejszymi elementami budowlanymi. Na przykład, nie wiem, belki nie żelazno-drewniane, tylko z czarnego metalu na przykład, tak? Wzmacniane czarnym metalem, albo może jeszcze coś innego, nie? Nie wiem, jakiś inny rodzaj kamienia, powiedzmy. To nie wiem, czy ta ingerencja akurat byłaby dobra, że nie wiem, na przykład zamieniliby zwykły kamień na przykład jakimś granitem, powiedzmy, czy coś takiego. Czy zamienili, na przykład byłby to wyższy poziom kamienia, tak? Czy byłoby to fajne, że jednak byłoby się trzeba nawysilać, że na przykład, nie wiem, z granitu można byłoby 2 razy wyższe stawiać, jeśli chodzi o poziom kamiennych ścian na przykład, tak? Nie wiem, te na przykład sporniki z czarnego metalu, tak? Nie żelazno-drewniane, tylko z czarnego metalu i drewniane. To nie wiem, też na przykład dwukrotnie by się zwiększała wysokość, którą byście mogli osiągnąć. Nie wiem, no myślę, że byłoby to jak najbardziej spoko, bo tak jak sami mówiliście, sami pisaliście w komentarzach, że no uwielbiacie budować, tak? Że nie wiem, niektórzy z was po prostu tylko i wyłącznie po to odpalają Valheima, żeby sobie coś pobudować, tak? Więc jak najbardziej wydaje mi się, że w tym kierunku twórcy no mogliby pójść. Bo już sama frajda faktycznie z budowania, co już mówiłem, że jestem zaskoczony, że wam się podoba w ogóle odcinek o czymś takim, to byłoby to spoko, nie? Mocniejsze, myślę, że tak, nie musieliby zmieniać mechaniki, ale na pewno fajną opcją byłoby, gdyby dodali właśnie mocniejsze elementy budowlane. Jakiś ten właśnie, tak jak mówię, granit, jakieś inne słupy wzmacniające, tak, nie wzmocnione nie żelazem, a właśnie tym czarnym metalem, czy później, nie wiem, ogniem metalem, czy czymś takim, no nie wiem, no opcji jest jak najbardziej ogrom. Dobra, wyrównaliśmy to bardzo ładnie. Ja tutaj muszę teraz wycelować z drzwiami, bo ja bym chciał drzwi wstawić gdzie? Ja myślę, że ja bym drzwi chciał wstawić tu. Ja tu będę musiał postawić jedyneczkę. Jak to jest? Bo teraz nie widzę, gdzie co się kończy i o co mi się zahacza. Gdzie to jest? Aha, to jest tak. To bym musiał, wydaje mi się, że zrobić w ten sposób.
Jest jeden, tu jest drugi i... O! I teraz chyba będzie git. Tak? No przecie, że tak. I super, i tu sobie zrobimy wejście, tak jest. A nie, czekajcie, no jak... A, właśnie. Ja już szaleję do góry, a ja przecież tu mam już tylko jeden poziom. Tak, tu robimy jeden poziom tylko. I zresztą pojedziemy z twardego drewna. Tak jest. A, dobrze, ale najpierw trzeba to tutaj dokończyć w ogóle. Żeby to miało sens. Nie wiem, jeśli... Właśnie, bo miałem też gadać z wami, bo tak jak dziękowałem Torstenowi za polecenie mi tego moda. Coś tu robię nie tak. Za polecenie tego właśnie moda, którego wam dziś tutaj zaprezentowałem, przedstawiłem i tak dalej. Jeśli znacie jakieś fajne mody, nie wiem, które mi na przykład umknęły, które wam się podobają przede wszystkim, tak? Że wprowadzają coś ciekawego do gry, no to jak najbardziej możecie podrzucić. Piszcie w komentarzach. Ja je oczywiście, nie wiem, obgadam w następnym odcinku, tak? Żeby jakaś, nie wiem, może szersza grupa ludzi się o tym dowiedziała, bo tak jak mówię, fajne mody, tak jak i fajne gry, dobrze jest polecać. Co nie? Nie bądźcie samolubami, polecajcie. Także bardzo chętnie przyjmuję informacje na temat fajnych, ciekawych modów. W ogóle co o nich myślicie, tak? Jakiś może krótki opis, jeśli będzie się wam w ogóle chciało, nie? Jak nie, no to po prostu temat doczytam. Co się stało? A, kamień mi się skończył, tak? Proszę bardzo, jak idealnie zrobione schody. To był geniusz, co stawiał te schody. Człowiek myślący naprzód. Dobra. Tutaj... no, dobra. Hit. No i fajnie. Tak to miało wyglądać. Jedziemy dalej. Dokończymy to. I będzie trzeba się wziąć za twarde drzewo. Nie wiem, czy się nie będę musiał w ogóle jeszcze wybrać w las na wycinkę, bo chyba tego drzewa mi może zabraknąć na dalsze moje plany budowlane, ale to jeszcze zobaczymy. Na dziś na pewno starczy, a jak nie, no to po prostu wyruszę w podróż za jeden uśmiech. Dobra, i to będzie już ostatni tutaj poziom. Tak jest. Kamienia i później będziemy robili z twardego drewna, z tych belek. Z ładnych, okrągłych belek. Bo to fajnie wygląda, mi się to podoba. Chociaż... Nie, zostaniemy. Tak, okrągłe. Robimy tak jak jest. Ja lubię, jak wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno. Dobra, dodajemy tu. Obrocik, teraz tutaj będą dwie proste. Coś mnie tu nie gra. O, teraz jest ok. No proszę, jak ta baszta ładnie wygląda. To zbudujemy. Dalej będę musiał ciągnąć mury. W ogóle chyba będę musiał przebudować moją chałupkę. Chociaż bardzo bym tego nie chciał, bo mi się strasznie ta moja dacza letniskowa podoba. Może ja przekopię ten teren. O, to nie jest głupi pomysł. Ja będę musiał chyba zwiększyć powierzchnię użytkową mojej działeczki. Tak jest, albo innymi słowy powiększyć swoje królestwo. O, zresztą chyba, nawet nie chyba, tylko na pewno to będę musiał zrobić. Bo tak jak planuję sobie to, co wam mówiłem wcześniej, tak? Tu po prawej stronie zrobić jeszcze jedno pole uprawne. Gdzieś tutaj sobie jeszcze postawić młyny. Może będzie fajnie wyglądało. Cały ten teren tam będzie trzeba przekopać, wyrównać i tak dalej. To na pewno. No i też bym chciał zrobić tutaj jakieś zagrody może. Skąd ja wezmę dziki? A nie, tutaj chyba nawet jest. Proszę bardzo, tu mamy łąki. No, panie kierowniku. Coś sobie tutaj przyholujemy. Dziczki tutaj się będą, gdzieś się tu będą pasły. Ale to plany na przyszłość. Dobrze, moi drodzy, no baszta jest, powiedzmy... Już w dalszym etapie. Właśnie, czekajcie, to ja się teraz zastanawiam, jak ja tu w ogóle wyjadę z tymi okrągłymi belkami. Bo nimi też będzie trzeba zawijać. Dobra, zaraz zobaczymy. Kamienia nie potrzebuję. Teraz będę musiał wziąć twardego drzewa i spróbować to jakoś ogarnąć. Dobrze, kamień sobie wrzucimy tutaj. Zwykłego drewna też nie potrzebujemy.
trochę za dużo. Dobra. Kurczę, kurczę. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, także plany na przyszłość rozbudowy tego wszystkiego tutaj są bardzo ambitne. Tak jak mówię, pola, jakieś klatki dla zwierzaczków, takie rzeczy. Dobra, no i co? Jak ja bym to tutaj chciał zrobić? Tak, bo ja to robiłem... Tak, ja to robiłem z tych krótszych, bo nie ma innej opcji. Jak to w ogóle będzie wyglądało? Bo ja się muszę tutaj przyjrzeć temu. No właśnie, bo te drzwi są tutaj. Na środku. To też tu będę musiał, kurde, przebudować. O. No i tak, ja nie mogę zrobić tak, żeby ta belka mi wchodziła później w drzwi. Czyli ja muszę zaczynać stąd. No ale ona zaczyna odchodzić nieco w bok. Dobra, zobaczmy, jak to w ogóle będzie wyglądało. To będzie miało jakiś wygląd, czy raczej ludzki dramat i tragedia. Bo ta, o, no właśnie, tak się przypasowuje, tak jest ładnie. Tu jest problem z tym małym, krótkim elementem. Ciężka sprawa. Albo zrobiłbym tak. Jak to wszystko będzie w ogóle wyglądało? No, trochę to wystaje. Jak to wygląda? Jak ja na przykład tu bym chciał drzwi wstawić? No takie trochę średniawka bez rewelki, wam powiem. Nie to. Chociaż może... dobra. Inny pomysł. Zróbmy to tak. Zróbmy tak, jak planowałem. Tak jest. Tutaj sobie... W ten sposób. I tak, bo tu pale skłody są dwumetrowe. Ale to ja mogę tutaj wstawić jakie. Czy to będzie alright? No chyba nie bardzo, bo nie widzę. Kurde, wiecie co? Jakąś taką wykończeniówkę tu muszę zrobić. No tak, drewna nie mam, ale. Jak tak na to patrzę, jakbym tutaj zrobił te boki właśnie z takich kwadratowych. Myślę, że tak. Że tak się to. Tak to zrobię. Dobra, to na razie z tymi belkami pojedziemy. Tak jak trzeba. O, czekajcie, czekajcie. Właśnie, ja tu chyba to miałem zmienić. Bo ja to tak samo budowałem tutaj. A ja bardzo bym chciał, żeby do tych słupów żelaznych też przylegały te belki. Tak jest. Ja wtedy bym nawet prawdopodobnie był w stanie wyżej podjechać. Chociaż zobaczymy. Dobra, to zaraz zmienimy i pojedziemy z tej strony. Żeby to było na zewnątrz. Bo na zewnątrz. Jak to będzie wyglądało? Nie. Dobra, już mi się ten pomysł nie podoba. Po prostu tak. Co tu mamy? Czyżby crash jakiś? Nie, dobra. Nie ma crasha. Świat się zapisywał. Okej. Okay. Dobra, jedziemy tak jak było. Czego nie ma? Stołu rzemieślniczego. No nie, no jest tu przecież. Aha, dobra, to dobra, w tym miejscu tylko nie sięga, tak? Okej, niech będzie. Niech będzie, że tak. Dobra, ja tu na pewno będę musiał znowu rusztowanie jakieś postawić. Później wyżej, coś przykleić do tego. Bo nie będę w stanie budować wyżej. Zresztą tak, żeby zbudować w ogóle dach, też będzie trzeba to jakoś ogarnąć. Tak, zrobiłem to z tamtej strony, te schody będę musiał jakoś pociągnąć. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. To, jak mówię, to standardowo są plany na przyszłość. Dobrze, mój drogi. No dobra, już mi się to podoba. Tak jest, tereny będę musiał powiększyć, bo ja nie chcę burzyć swojej letniskowej daczy. Bo mnie się po prostu podoba, a nie chcę mi się stawiać jej na nowo. O, i myślę, że tak to będzie jak najbardziej ok. I tutaj z tych metrowych belek dorzucę właśnie do samej góry, tak? Zrobię ten element tutaj. To nie, tak jak tu się będą drzwi zaczynały w tym miejscu, to tutaj dorzucę tego dziadygę i do góry zrobię coś takiego. Spoko. Myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia. Dobrze, moi drodzy. Na dziś dzień budowania byłoby tyle. Słońce zachodzi, więc trzeba iść spać.
Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek, tak? Wiem już, że lubicie budowanie, więc dobrze, coś tu jeszcze pobudujemy. Dużo pracy przede mną. I tak jak mówię, jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie oczywiście coś po sobie. Nie zapomnijcie o tych komentarzach, o które prosiłem, o mody. Jeśli znacie jakieś fajne mody, nie wiem, mody, które minąłem, ale uważacie, że są ciekawe, jak najbardziej możecie mi o tym oczywiście napisać. Także trzymajcie się, do zobaczenia, hej!